gotowi na zmianę. To hasło, pod którym odbywa się tegoroczna 13. już edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie, jak co roku, odbywa się w sercu śląskiego biznesu w Katowicach. 3 dni, setki prelegentów i sporo ważnych z perspektywy właśnie przedsiębiorców tematów do poruszenia. Zmieniająca się sytuacja geopolityczna determinuje wiele z nich, a tym samym rodzi kolejne i nowe wyzwania dla firm. Fatima Orlińska. Jednym z głównych i niezmieniających się z biegiem czasu i okoliczności zewnętrznych czynników, które wpływają na sytuację przedsiębiorców, są pieniądze. To, w którym momencie, z jakiej perspektywy i w jakim stopniu okazują się wyzwaniem, determinuje bieżąca sytuacja gospodarcza. O problemach przedsiębiorców i przede wszystkim rozwiązaniach dla nich specjaliści różnych branż rozmawiają podczas kongresu. Z tych małych rozwiązań to są przede wszystkim ta relacja, która budowana jest pomiędzy przedsiębiorcą a administracją. Administracją skarbową przede wszystkim. Pojawia się na przykład problem, jeden z wielu oczywiście, ale na przykład aresztowania środków finansowych przedsiębiorców, gdzie jest sprawa sporna z fiskusem. W momencie, kiedy fiskus ma wątpliwości, zatrzymuje pieniądze na kontach przedsiębiorców, można powiedzieć, aresztuje je wprost i one nie są do odzyskania, nie są do dyspozycji dla przedsiębiorców. Co w wielu przypadkach kończy się upadłościami i zamykaniem kolejnych firm na rynku. Według danych Ministerstwa Rozwoju tylko w pierwszym półroczu 2022 roku w Polsce zawieszono ponad 160 tysięcy firm, a ponad 100 tysięcy zostało zamkniętych, co stanowi blisko 30% wszystkich obecnych na rynku. By niechlubne statystyki nie rosły w siłę, przedsiębiorcy potrzebują środków zewnętrznych. Środki niedługo będą w Polsce. Przedsiębiorcy to jest esencja tego, co najważniejsze w Polsce, czyli tej pracowitości, tego, w jaki sposób ludzie mogą zmieniać swój kraj. Ja tylko ubolewam, że przez ostatnie ponad 2 lata te środki były blokowane. Polscy przedsiębiorcy, polskie samorządy są gotowi do tego, by natychmiast po otrzymaniu środków realizować programy, które są przewidziane w programach odbudowy. W ramach odbudowy na rynku przedsiębiorców, jak mówią specjaliści, konieczna jest zmiana w naliczaniu płacy minimalnej. Jedną z propozycji jest naliczanie jej na podstawie wszystkich wynagrodzeń każdego z pracowników całej gospodarki. Kolejnym elementem, który nie ułatwia dziś prowadzenia działalności gospodarczej, jest system naliczania składek zdrowotnych. Składka zdrowotna, która w tej chwili w Polsce jest dość dużym obciążeniem dla małych firm, ona może być pobierana w sposób zdecydowanie mniej kosztogenny. Wystarczy spojrzeć na Słowację czy Litwę. Tam wprowadzono zasadę opłacania składki zdrowotnej ryczałtowo. Przez 12 miesięcy przedsiębiorca opłaca sobie stałą kwotę i rozlicza się z niej na koniec roku. W tej chwili mamy sytuację taką, że trzeba prowadzić 2 księgowości. Jedną dla składki zdrowotnej, drugą dla podatku dochodowego. O transformacji sektora, proponowanych rozwiązaniach sytuacji przedsiębiorców dziś i w kolejnych latach w Katowicach rozmowy potrwają do piątku. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest otwarty dla wszystkich.